Okej, witajcie ponownie. Który to już będzie odcinek? Chyba piąty. Tak, to będzie już piąty odcinek grania Magusiem. Tak się chwilę zastanawiałem, ale... A, raz kozie śmierć, pójdziemy sobie do Leorika. Jak będzie trudno, to będzie trudno. Może nawet to będzie wtedy lepiej, będzie ciekawiej. Wydaje mi się, że chyba przejdziemy bez większego problemu. Tylko może jeszcze się tutaj sprzedamy, że tak powiem. Żeby mieć miejsce. Trochę tych mikstur się zgromadziło, więc nawet jakby było ciężej tam nas mocniej brać, to może nawet lepiej to trochę się tych mikstur pozbędziemy. Hello, my friend. Chociaż w razie co zawsze możemy ich nadmiar sobie do skrzynki odłożyć i je zbierać na gorsze czasy, wiadomo. Greetings. No, ale na razie jeszcze aż tak mi nie zawadzają, więc mogą sobie być. Dobra, co my tu mamy? Minus 2 DF. Kurczę, no nie lubię wybierać pomiędzy czymś takim. Ten Colt to w sumie wiele nam nie daje. Czy to armor, czy DFA, i tak nam spada. Jakbyśmy chcieli furii użyć. Nie, dobra. O, ho, 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 co my tu mamy? 12 do siły, no proszę. I dzięki temu nam się udostępniło kilka tych mocniejszych zbrojek, do których właściwie dążyliśmy. Tak. Rękawice, pasy żywotności wymagają. Nie pamiętam, czy mag miał jakieś swoje pasy. Rękawice tu widzę są dla magów, buty są dla magów, a pasy tutaj cały czas są te neutralne. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy jeszcze tą zbrojkę. Good day. How may I serve you? Ona sporo defa daje. Trochę resista też daje, tylko że spada na max gain. Dobra, to może zrobimy... Dobra, może zaryzykujemy, na razie będziemy nadal na tej latać. To może się okazać, że jednak jakoś będziemy sobie dawać radę. Jeżeli będzie ciężej, to przetestujemy tą zbrojkę. Podniesiemy sobie tą obronę, zobaczymy jak będzie. Ale dobra. Powinno być dobrze. Moment, mamy F5, F6, F7, F8 pod mamy. No, dobra. W sumie idziemy do Leorika, to tam nie będzie chyba żadnych innych mobów poza nieumarłymi. To myślę, że Holy Bolt sam wystarczy, więc możemy sobie dać pod F5 Holy Bolta. Mankę sobie damy pod F6. Furię pod F7, Mana Shield pod F8. Coś takiego może by sobie zrobimy. Okej. Okay. Czas wreszcie te zadania porobić. Zapisujemy grę oczywiście. Dobra, wchodzimy! The warmth of life has entered my tomb. Prepare yourself, mortal. O, świetne przywitanie. O, klepią mocno. Bardzo mocno. Jednak wracamy do tego... Oj. Cholera. Musimy działać szybko. Podstawa to... Trochę tego obszaru sobie zabezpieczyć. Potem już powinno być łatwiej. Dobra. Musimy bardzo uważać. Coś tam jeszcze strzela, ale nie może nas dziabnąć. To na plus oczywiście. Dobra, co my tu mamy? Ring mamy. Warrior. No, same szkielety to pewnie będą. Żadnych ekstrawagancji to raczej nie będzie. Chociaż kiedyś pamiętam, że tu jeszcze jakieś zombiaki łazili na starcie, ale później to chyba zmienili. No, na Doomie to było. Zmienili potem na te creepery skrypt. No to już była przesada po prostu. I jeszcze ci łucznicy szkieletów, którzy występują też w kryptach. Była masakra, się schodziła. To trzeci poziom przecież jest. A to potwory skrypt. Ale to tak jak mówię, na wyższych poziomach trudności ta lokacja jest minimalnie zmieniona. Nie ma niektórych ścian albo jakichś krat, nie ma też drzwi żadnych.
Trochę się różnią te lokacje na innych poziomach trudności. Dobra, może się wyleczymy manką. Aj, nie ten skrót. Muszę się przyzwyczaić. Ale dobra, furia mi się już przyjdzie. Okej, mamy level. Myślę, że damy sobie w magię. Tutaj damy sobie w fokus. Okej. Jak widać, jest potworów prawie 150 jeszcze do zabicia. Więc no, musimy uważać, bo może nam nie starczyć mikstur. Więc to nie są już przelewki, powiedzmy. Nie możemy sobie wrócić, kiedy chcemy, do miasta. Muszę sobie to nawet pokazać. Chciałbym portal, jak widać, jest niedostępny. Jest na szaro. I cannot cast that here. No właśnie. Na niektórych lokacjach jest też tak, że inne zaklęcia są niedostępne. Na przykład w lodowych jaskiniach nie można stosować zaklęć ognia. W wielu lokacjach też nie można używać teleportu, właśnie po to, żeby... dlatego, żeby była konieczność przejścia całego poziomu, a nie takiego czycania sobie swawolnego. No, więc tak to już tutaj jest. Czasem nawet głupia telekineza jest niedostępna. Ale jeśli chodzi o takie standardowe czary ofensywne, no to raczej... tutaj nie ma problemów, jeśli chodzi o dostępność. Więc nie ma się czego obawiać. Dobra, pomalutku sobie to tutaj kosimy. Jak zużyjemy wszystkie ładunki tej many, to sprawdzimy sobie tego skilla naszego, tego staff recharge'a. Czy on odejmuje jakieś ładunki, czy nie. Przy odnawianiu, ale nie powinien, tak mi się wydaje. Dobra. Tutaj z tego co pamiętam. No właśnie, tutaj tego bardzo dużo jest. Nie wiem, jak my to powyciągamy. Ale oni powinni do nas podchodzić, więc tu w tym przejściu będziemy sobie ich po kolei robić. Szkoda, że infrawizji nie mam, to by tutaj można było to wszystko podświetlić, pokazać. Ale już sobie poradzimy. Za bardzo nie wiem, czy to jest przestrzał jakiś. Czy jakoś tak sobie staniemy. Stały widok na tym. No można tu tak naprawdę na hura sobie strzelać. Coś tam się trafi zawsze. O, level, idealnie. Akurat mieliśmy mało many. 100 na plus. Dobra, myślę, że znowu sobie w magię damy. I w willpower. Siła woli. 50 many. 200 many na tym poziomie, no... nieźle, muszę przyznać. No, podejdziecie. Mało ich tu jest, widzę. No i elegancko mamy tutaj wykierowane. Co my tu mamy? Crow belt, boots, amulet, ok. Belt. Aż są takie katakombowe szkielety. Jak tu sobie z nimi już tak ładnie dajemy radę, to dobry znak. Tu jest taka komnatka fajna. Ona jest, pamiętam, chyba na każdym poziomie, nawet na Doomie ona jest tutaj obecna. I to jest chyba na tym poziomie trudności jedyne miejsce, w którym można pojedynczo wybijać wrogów. Pamiętam, że kiedyś jak grałem jeszcze wojownikiem w Devil 1, to nie mogłem przejść tego zadania. Nawet jak tutaj się punktowałem, tak nie było to łatwe. Zważywszy na te potwory, jakie tutaj występowały silne. A na tym poziomie to oczywiście wiele nam nie daje to miejsce, bo i tak tutaj mamy świetne warunki do walki. O, tutaj nawet
jest też ciekawie widzę zrobione. Nie ma przejścia dalej, trzeba iść naokoło. Trochę dziwne. A tak już jest. Chyba tylko na tym pierwszym poziomie to wygląda. O, i otworzyliśmy sobie teraz tym lewarkiem. Tam jest środek poziomu. Może te mikstury na razie sobie zamienimy. W sumie tutaj tak w ogóle nie używamy tego healingu. Myślę, że chyba będzie trzeba to posprzedawać. To nam po prostu nic nie daje kompletnie. Już jak mamy tak... Nie spodziewałem się w ogóle tej tarczy many tak wcześniej. Gdyby było tak jak zawsze, no to te mikstury leczenia miałyby... No byłyby dość ważne na tych pierwszych poziomach, ale jak tutaj to wygląda... co tu jest? Nie, no ta jest lepsza. Krograx. Ech, słabe to strasznie jest. Dobra, i tak będzie tych przedmiotów tutaj jeszcze bardzo dużo. Będziemy się tu musieli wracać, podnosić. Dobra, nie wszyscy nam tu wyjdą zza rogu. Jeszcze fanatyk, no i pozamiatane. I have no room. Nie mam roomu. Zaraz ci znajdziemy. Dobra. No jest tu trochę tego. Okej. Jak tutaj to idzie? Tu jeszcze są duże... Dobra, może zostawimy sobie te skrzynie na później. Tu jeszcze są stojaki na zbroje. Na wyższych poziomach będą one miały większe wartości. Tutaj niestety tak sobie. Co najwyżej jakieś łachmany tu możemy wyczaić, nic więcej. Na unikaty myślę z tych stojaków nie ma co liczyć, chociaż chyba mogły się zdarzyć. Zobaczymy jak to będzie. Dobra, zostało nam 54 wrogów na tym poziomie. Jak widać. Musimy uważać. O, jest, aktywowałem go. Można sobie furię w sumie aktywować. Oj, co ja robię? Jeszcze nawyk z gry wojownikami. Shifta klikam. Przytrzymuję shifta i klikam. Ale to nie tutaj. Kurczę, on tutaj przywołuje te szkielety. Teoretycznie można sobie tutaj expić level. Dobra, proponuję go przygwozić do ściany. A nie, widzę, nie będzie takiej potrzeby nawet. Tak się zastanawiam, czy czasem magiem jednak nie jest tu za łatwo. Na ten, do tej pory to ja w ogóle nie czuję tego poziomu trudności, powiem szczerze. Ale powiedzmy, że prawdziwe piekło to się zaczyna na wyższych poziomach. To jest taki poziom zapoznawczy. To musi być trochę łatwy, żeby ewentualnych nowych graczy, prawda, nie spłoszyć od razu na wstępie. Book of Arcane Star. Ho, ho, ho. Fajnie, fajnie. Dobra, mieliśmy podnosić później i będziemy się tego trzymać. Okej. Malajs, złośliwość. Dobra, te szkieleciki sobie rozwalimy. Chyba można je tu nawet zaklęciem rozwalić. Muszę machać tą swoją śmieszną ławką. Czy tam rózgą, różdżką, jak zwano. Jamuleda. Healing. O, otworzyła nam się ta komnata ostatnia. Dobra. No i zostało już tylko kilku. Okej.
i pozamiatane. Był dźwięk rogu, można wreszcie stąd uciec. Już nadal zapisać gry nie można w tym miejscu. Dobra, wychodzimy sobie. No i teraz możemy zapisać. Okej. Okay. Jeszcze do Gdena zagadajmy na szybko, już do świętego spokoju. The curse of our king is past, but I fear that it was only part of a greater evil at work. However, we may yet be saved from the darkness that consumes our land, for your victory is a good omen. May light guide you on your way, good master. Oczywiście. Dobra. Hello, my friend. Zidentyfikujmy sobie ten chłam. Greetings! Co my tu mamy? 5 dex. Wolę magię. Defy. Procentowy. No, na tym poziomie akurat premie procentowe do doświadczenia tak średnio mają sens. Bardziej są punktowe. Bardziej cenne, wartościowe. Na najwyższych poziomach już te procentowe są, mają przewagę, że tak powiem, na punktowym, ale tutaj niestety nie. 5 do magii. No niby fajne, ale nie możemy nosić tego. Chyba, że tutaj coś nam pomoże z biżuterii. The Gold Fund. Holy... Kurczę, no. Charged Bolt Spell Damage, to też fajne. Chyba jednak sobie zrezygnujemy z tego. 5 do magii. Moglibyśmy zakładać, jakby nie było nieumarłych. Myślę, że ten amulet mógł mieć w sumie jakieś znaczenie teraz w tej walce. On nam jednak trochę dał tych obrażeń. Nie wiem, ile to w procentach doszło, zaraz sprawdzimy sobie. Rayant of Freedom. O, olej tam jeszcze drobno, tak swoją drogą widzę. To sobie go zostawimy oczywiście. 6 do... O, znowu magia. A, pozwolę sobie. Dobra, to jest jednak za słabe, uważam. Trzeba już trochę tej obrony mieć z tej zbroi. To sobie sprzedamy, te mikstury. Na razie będę trzymał te pełne, bo możliwe, że spotkamy na swojej drodze kaplicę, która nam pozamienia te mikstury w wodę święconą. Czyli mikstury wzmocnienia, inaczej. Więc co się mają marnować? Tu mamy 7 deksa, widzę. Nie no, to trochę słabe. Tu zaraz jeszcze pomyślimy, co zrobić. Coś tu jest ciekawego, tak swoją drogą? O, poznaję tą grafikę. Nie wiem tylko, jak się bazowo te buty nazywają, ale to nie ma znaczenia. Mana 20. Expo. Ho, ho, ho. Ja na razie chyba się obejdzie. Jeszcze tam mamy sporo do podniesienia tych przedmiotów, tam zostało. Good day. How may I serve you? Zostało jeszcze to. Nie, no dobra, to chyba sprzedamy jednak. To na razie niech zostanie, to też. Ring z armorem, sam nie wiem. No dobra, niech zostanie. Z deksem też. Jakieś ringi to już jestem bardziej skłonny przechować. Dobra, te oleje na razie sobie damy tutaj. Okej. Okay. Mało już mamy tych reliktów, mamy shield. Musimy na nie uważać, żeby nam się nie skończyły. Holbolt Spell Damage. Ho, ho, ho. Już nie mam za bardzo miejsca na to. Tu mamy zwiększenie wszystkiego. Trzeba było posprawdzać w statystykach tych zaklęć, jak to się zmienia. 41,88. 41,56. Prawie nic to nie daje. Myślałem, że więcej daje to. Nie, to sobie zmienimy jednak tym pierścień, wywalimy go. Greetings! Do widzenia. Po co mi tam jeden na jeden obrażeń więcej, jak mogę mieć 4 albo 7 do 15, 16, jest to wiele większa różnica. No oczywiście szybko zrezygnujemy z niektórych zaklęć, na przykład z Charged Bolta na rzecz jakiegoś Lightninga. Albo Ball Lightninga, ale...
Holybolt pewnie będzie użytkowany cały czas, nieważne na jakim poziomie. Więc to jeszcze ma sens. Dobra, zobaczmy sobie, co tam jeszcze jest. Mam tu jeszcze skrzynki jakieś. Toga ucznia. Book of Healing, to możemy sobie badać od razu, chociaż właściwie ten healing chyba nigdy nam się tutaj nie przyda. No ale to mag, to wypadałoby mieć wszystkie czary. Arcane Star obadamy jak najbardziej jeszcze. A już mogę nawet chyba, tak. To jest to samo co Bloodstone, jeśli chodzi o wygląd. Jest to samo zaklęcie praktycznie. Dobra, kilka zbrojek. Dobra, sobie tutaj tak spimy. Okej. No i tu jeszcze będzie tego dużo. Zaraz to potwieramy. No. Nie chcę tutaj nic przegapić. Jeszcze się tak zrobimy. Dobra, jakoś to wygląda na razie. Hello, my friend. Greetings. Meledemage Resist 6 siła. Tutaj co mamy? Resist Gold. Znowu Gold Fund. O, to już fajne. To już fajne. To mogę założyć. Nie no, to jest nieporozumienie. Jak mag nie ma dostępu przecież do przywołańców. No po jaką cholerę to tutaj pokazuje? Będzie trzeba ten temat zahaczyć. Co tu mamy? 6 do magii, 1 do magii. Nie, to nie. Wejdzie się, 6 do magii. No, to już możemy wziąć. God. Nie, na razie nie. 6 siła. Jeszcze lepsze. Resist Lightning, 7 magia. No, powiedzmy, ale za duże wymagania. To za mało daje. To na razie zostawimy sobie, okej. Okay. Sprawdźmy jeszcze relikty, jakie są ładne. Hello, good friend. Są tu on Lightning Wall. No, w sumie by się przydał, ale ta cena jest niestety za wysoka. Nie ma reliktów żadnych tej many. Mógłbym restock zrobić w sumie. Znowu nic. Nie, dobra, na razie sobie odpuśćmy. Wystarczyć musi to, co mamy. Okej. Okay. To sobie podnieśmy. Lens Orb. O, czegoś takiego jeszcze nie było. To był Lesser Orb, a to Lens. Czymś tam się powinien różnić, chociaż poza większymi wymaganiami to ja tutaj nie widzę jakichś lepszych rzeczy. Więc chyba baza nie ma żadnego znaczenia. Liczą się dodatki tylko. Dobra. Chyba mamy wszystko. Możemy się stąd ewakuować. Którędy tu się wychodzi? Trzeba iść tędy. Można zabłądzić, taki labirynt. Momencik, te skrzynki odkryliśmy, dobra. Posprzedajemy to, żeby wyruszyć już z czystym. Hello, my friend. Greetings. Life
Intelligence, siła, dex, magia. O, to już lepsze. Co prawda 7 magii nam odejdzie, ale Firebolt Spell Damage premia będzie. Akurat do Firebolta nie mamy żadnych premii, więc chyba to będzie miało sens, uważam. Warto te 7 magii upuścić. Rzecz tego, tak myślę. Jeszcze sobie zobaczyłbym w statystykach. A, troszkę nam spadnie. Nie ma tragedii. Jeśli chodzi o obrażenia, mamy 43 na 58 na czwartym poziomie. Po zmianie mamy 48 na 69. No właśnie. Chociaż ta magia też nam trochę dawała chyba w obrażeń. Moment. 44-55. 30. A nie, nie tak dużo, dobra. To jednak sobie zmienimy, ale tą kulkę możemy na razie zostawić, bo magia się może przydać. Jak znajdziemy jakąś książkę, która będzie więcej wymagać. To może sobie na razie leżeć. To samo ten pierścień. To na razie możemy zostawić jak jest. A właśnie, uzupełnianie tych ładunków sobie sprawdźmy, jak ono działa. Co jest? Nie można... A! W skrzynce jestem chyba. Dobra, teraz. A, czekaj, momencik. Jak to tutaj działa? Dziwne. Nie działa, czy działa to w końcu? Nie wiem. Chciał uzupełnić. No nie wiem, później to sprawdzę jeszcze. No nic, dobra. Na tym sobie skończymy. Zapraszam was na kolejny odcinek, w którym zejdziemy sobie na poziom 4. A ja się z wami żegnam. Do następnego. Trzymajcie się, cześć.